teraz proszę o zadawanie pytań, włączenie się w dyskusję. Ja mam może pierwsze pytanie do pani doktor Stefan, żeby może powiedziała trochę więcej o terapii NEST i czy jakieś sukcesy pani osiągnęła w tym. Trudno powiedzieć mnie samej. Widzę też na sali przynajmniej jedną osobę, która na pewno skorzystała z mojej pracy, bo towarzyszyłam jej właśnie w tym cierpieniu, którego doświadczyła. Natomiast terapia NEST jest skierowana do osób doświadczonych przemocą, zaniedbaniem, wykorzystaniem i stratami prokreacyjnymi, w tym również stratą dobrego dzieciństwa. Te wszystkie elementy bardzo się ze sobą łączą. Proponuję wejść na stronę www.nest.myślnikterapia.eu i na tej stronie znajdziecie Państwo wszelkie informacje, łącznie z kontaktem. Wasz starszy kolega, dr Witold Simon, który kończył Akademię Medyczną we Wrocławiu, jest drugą kadencję szefem NEST-u, tej terapii, która pomaga kobietom, które doświadczyły straty, pomaga mężczyznom, pomaga dorosłym dzieciom, tym, które są właśnie nazywane jako osoby ocalone. One przeżyły, ich rodzeństwo nie. I one również, te osoby szukają pomocy. I one są, stają się też właśnie naszymi pacjentami. Towarzyszymy im w zdrowieniu, w odzyskiwaniu wiary w siebie, poprzez przechodzenie, przez wychodzenie z traumy, poprzez przebaczenie i pojednanie i uczenie się konstruktywnego podejścia do życia i umiejętności przyjęcia siebie i drugiego człowieka. Także ja jestem ogromnie wdzięczna, że los tak sprawił, że spotkałam w 96 roku po raz pierwszy wtedy lekarza, doktora Simona, młodego absolwenta jeszcze wtedy Akademii Medycznej we Wrocławiu, który przyjechał na konferencję naukową na uniwersytecie, słuchał mojego wystąpienia i moich badań, które dotyczyły właśnie mojej pracy z matkami czy z rodzicami w szkole rodzenia i z pewnymi doświadczeniami, które tam miałam, bardzo specyficznymi. Bardzo się tym zainteresował i zachęcił mnie do współpracy, ale nie byłam jeszcze wtedy gotowa. Uważałam, że mam tak dużo pracy, jeśli chodzi o problemy małżeńskie w poradni i praca na uczelni, że tego nie udźwignę, że to za dużo, no ale tak jak Państwu wcześniej mówiłam, ten wyjazd na konferencję i to, co usłyszałam i potem sprawdzenie, że ja mam do czynienia z osobami, które doświadczyły strat w wyniku aborcji i że to niszczące działanie w tych małżeństwach, jestem wobec tego bezradna. Ja nie mam narzędzi, żeby im pomóc. No i tak się zaczęła w 98 roku. Przeszłam pierwsze szkolenie, pierwsza grupa prowadzona właśnie dzisiaj z doktorem Witoldem Simonem, doktorem psychiatrii, w Instytucie Neurologii i Psychiatrii w Warszawie pracuje. Drugą kadencję jest szefem tego stowarzyszenia właśnie terapeutów NEST, tych, którzy pomagają w tej traumie, której doświadczają rodzice i dzieci, które przeżyły w tych rodzinach. Terapia jest skierowana już do dorosłych osób. Ja pracowałam z najmłodszymi 19-latkami, ale generalnie od 20 roku życia obejmuje się przynajmniej terapią grupową te osoby. I uważam, no po 20 rok pracy zaczęłam w tej terapii, uważam, że naprawdę dostałam
bardzo dobre narzędzie do pracy. Spotykam na mojej drodze ludzi, którzy bardzo rzeczowo, bardzo fachowo, z wielką miłością podchodzą do cierpienia drugiego człowieka, pomagając właśnie w wychodzeniu z tych traum, lecząc. Ja mogę powiedzieć o sobie, że przygotowując się, szkoląc się w terapii, odkryłam dopiero wtedy, że jestem osobą ocaloną. Jak bardzo uwolniło to moją rodzinę i następne pokolenie, to jest zmiana pokoleniowa taka, że ja jej doświadczam codziennie w moim życiu. Zmiana jakościowa życia. Mamy dzieci w różnym wieku, mamy wnuki i to jest po prostu, jestem powiedziałabym, no, pionierką. Zaczęłam coś, co bardzo było niepopularne w mojej rodzinie, ale stawanie w prawdzie było początkiem uwolnienia i zdrowienia rodziny. Więc myślę, że dla przyszłych lekarzy jest to propozycja taka, by zobaczyć, jak właśnie ciało, soma i psychika, jak tu pracują i jak mogą uwalniać i jak mogą powodować przeróżne schorzenia. I jak o wiele skuteczniej będziecie Państwo jako lekarze mogli pomóc tym, którzy będą zgłaszać się do Was po pomoc. Jest to, więc myślę, że będzie więcej chętnych, by to szkolenie odbyć, tym bardziej, że szkolenie może prowadzić właśnie wasz kolega, który też skończył wrocławską uczelnię medyczną i pod jego okiem możecie właśnie zdobyć wiedzę i możliwości pomagania tym, których dotyka cierpienie i możecie im pomóc w dwojaki sposób, patrząc nie tylko od strony somy, ale też od strony właśnie tej psychologicznej i widząc te zależności, bo człowiek jest jednością. Nie muszę, myślę, tego Państwu tłumaczyć. Dobrze, to czy są pytania? Prosimy się zgłaszać, podejść. Tylko jest taki problem, że mamy kabel i proszę tutaj podejść. Chciałabym się zapytać, jak wyglądają statystyki występowania syndromu. Statystyki występowania syndromu. Jak często to występuje w Warzowcu? Syndrom poaborcyjny, znaczy skutki aborcji występują zawsze, one mogą być przesunięte w czasie. Im szybciej kobieta jest, jakby sama przyzwala i jest przyzwolenie otoczenia, nie ma zaprzeczenia i ona jest, spotka się z tym problemem, tym mniejsze skutki poniesie. Jestem właśnie ten przykład, który podawałam, kobiety, Polki, która napisała do mnie z Anglii i która przyjechała do Polski, odbyła terapię, jest ze mną w stałym kontakcie. Dzisiaj jest żoną i matką dwójki dzieci. I jest to dla mnie też taki przykład otwartości, współpracy też i tego, jak głęboko zmieniło się jej życie, bo właśnie to jest przykład tego, że jak szybko ona stanęła w prawdzie, jak szybko poprosiła o pomoc. Im dłużej następuje zaprzeczenie faktom, które miały miejsce, im dłużej korzystamy z mechanizmów obronnych, tym straty są większe. Mało tego, te straty są pokoleniowe, ponieważ ukryte straty dzieci powodują, że w kolejnym pokoleniu następuje dramat się powtarza. I ten dramat dotyka wtedy jeszcze większą ilość osób. Także
Powiedziałabym tak, statystyki są, one są na różnych etapach podawane. Oficjalnie pewnych rzeczy tutaj jakby się nie bada, ponieważ nie ma na to przyzwolenia, żeby badać skutki. Natomiast problem zespołu poaborcyjnego i jest problemem, który dotyka bardzo, bardzo wiele osób. Tylko mówię, ponieważ nie ma takiego społecznego przyzwolenia na to i akceptacji. Trudność polega na tym, że kobiety zgłaszają się często z dużym opóźnieniem, próbując uzyskać pomoc. A im szybciej z tym cierpieniem się zgłoszą, tym lepsze są skutki właśnie terapeutyczne tej terapii, którą kobieta otrzymuje. Jak również ich dorosłe dzieci, bo to dotyka rodziny pokoleniowo. Także odwołuję tutaj do literatury, zresztą w psychiatrii polskiej są artykuły właśnie tego kolegi Witolda Simona. Można przeczytać je tutaj od tej strony już takiej fachowej, lekarskiej, psychiatrycznej. Ta literatura jest dostępna i myślę, że warto się z nią zapoznać po to, żebyśmy mogli wobec tego problemu stanąć w taki otwarty sposób i wyjść sobie naprzeciw, bo bardzo wiele rodzin ten problem dotyka. Dalsze pytania? To proszę. Piotr Kupiełka, lekarski, czwarty rok. Moje osobiste przypuszczenie jest takie, że to, czy ktoś dowodzi, że zespół poaborcyjny istnieje bądź nie istnieje, zależy od tego, na jakiej populacji robił badania. Bo w dyskusji na Facebooku nasi koledzy przytaczali badania prowadzone na populacjach zachodnich i w związku z tym moje pytanie do pani doktor: jak dużą część pani pacjentek stanowiły Polki bądź osoby, w których rodzinach uznaje się życie od poczęcia? Bo uważam, że to głównie ma wpływ na to, czy syndrom poaborcyjny jest w tej populacji, czy go nie ma. Jak dużą część pani pacjentek stanowią Polki? One stanowią większość. Są to osoby poza te osoby, które się do mnie zgłaszały i z którymi rozmawiałam, były pewnie z różnych krajów, jak sobie teraz przypominam, natomiast te, które przeszły całą terapię, podjęły pracę terapeutyczną od początku do końca, to w 90, powiedziałabym, 5-8%, bo pozostałe osoby, które przeszły terapię, jeśli sobie dobrze przypominam, to były osoby tutaj przebywające, które często były to studiujące lub kończące studia, które przyjechały z Rosji, Ukrainy lub Białorusi. To były te właśnie osoby. Natomiast powiedziałabym tak, że skutki abortu, nie można zabić kogoś, to mówiła pani Lena, nie zabijając czegoś w sobie. Taka jest bolesna prawda o tym, o czym mówimy. I w związku z tym człowiek ma tak silne mechanizmy obronne, a jeśli jeszcze taka właśnie ideologia wokół tego, to my zaprzeczamy temu, no ale ulica nam pokazuje i agresja na niej, że to nie idzie w dobrym kierunku. Natomiast
syndrom poaborcyjny, czyli skutki straty w wyniku decyzji o tym, że zabiliśmy własne dziecko, dotykają tej osoby, dotykają ojca dziecka, dotykają całej rodziny i dotykają całego społeczeństwa. Taka jest prawda. I są kraje, gdzie tak bardzo nie szanuje się życia, że mamy problem, czy tam się wybrać, bo nie czujemy się w ogóle bezpiecznie, bo życie nie jest szanowane. W związku z tym problem syndromu poaborcyjnego jako pewnej jednostki chorobowej, dopóki on nie zostanie właśnie przyjęty i nie stanie się przedmiotem leczenia i pomocy, tym głębsze mogą być tego skutki i tym trudniej nam będzie bezpiecznie chodzić po ulicach czy być w salach wykładowych. Tak, pani chciała coś zapytać. Dzień dobry, Agata Bisiecka, czwartorok biologiem człowieka. Bardzo pani doktor dziękuję za bardzo ciekawy wykład. Chciałabym jednakowoż tylko zaznaczyć, że bez istotnych statystycznie konkretnie przebadanych wartości ciężko będzie mówić o wprowadzeniu takiej jednostki chorobowej, aby była ona uznawana i dopóki nie mamy takich danych, to przeciwstawiamy historię przeciwko historii. Tak więc na każdą kobietę z Anglii może być każda kobieta taka jak ja na przykład, czyli drugie dziecko, z czego pierwsze było poronione. Poronienie jest bardzo fizjologiczne, podobne do zjawiska aborcji. W mojej rodzinie nie ma takiego przypadku, o którym pani doktor mówiła. Tak więc oprócz tego myślę, że należałoby tutaj uwzględnić szereg zaburzeń, takich jak osobowość dysocjalna i szeroką gamę, powiedzmy, osób o zmniejszonych wrażliwościach. I, no, pamiętajmy, że zjawisko, o którym pani mówi, może nie dotyczyć absolutnie 100% populacji. Dziękuję. Mówiliśmy tutaj o problemie aborcji, ale ten problem dotyczy każdej straty, która jest w rodzinie, bo często bywa tak, że następuje tak zwane naturalne poronienie i ono może być naturalnym, ale może być też w wyniku tego, że kobieta w głębi w swojej psychice odrzuca dziecko, nie jest gotowa je przyjąć. I może nastąpić tak głęboka zmiana tutaj, że następuje poronienie. Ona żyje w ogromnym konflikcie. Całą rzeczą jest to, by przyjąć to dziecko, czy to będzie w wyniku poronienia czy aborcji. Ważne jest przyjęcie dziecka, uczłowieczenie tego małego człowieka, nadanie mu imienia i przyjęcie do rodziny. I wtedy ja nie jestem pierwszą osobą w rodzinie, nie jestem pierworodna czy pierworodny, bo przede mną był jeszcze ktoś. To jest też ciekawe, jak w naszych głowach, ja się przyglądam temu z ogromnym zaciekawieniem, jak kiedy pracuję z mężczyzną i kobietą, no oni czasem właśnie co do imienia się sprzeczają, ale co do płci dziecka, które stracili, mają przedziwną zgodność. To jest 20 lat mojej pracy. Jestem otwarta na to, żeby ludziom nieść pomoc i z uwagą ich słucham. I w związku z tym właśnie to, co możemy zrobić, to zmienia naszą sytuację, to jest przyjąć to dziecko, pożegnać w swoim sercu również i mamy porządek w rodzinie. Ja jestem druga, trzecia z kolei. Ten porządek jest w rodzinie ustalony i my wiemy, wszystkie osoby w rodzinie są policzone. I możemy tę osobę, tak jak każdą inną, która odeszła, zmarła, wspominać, nadając tej osobie imię. Jak bardzo zmienia to sytuację rodziny, sama tego doświadczyłam. Najpierw odkrywając tajemnicę straty mojego rodzeństwa, o którym ponad 40 lat nie wiedziałam.
I jak zupełnie inaczej przeżyliśmy stratę, którą przeżyła nasza córka, kiedy właśnie w wyniku obmarcia trzeciej ciąży lekarz stwierdził, że dzieciątko zmarło. W jaki sposób, jak inaczej przeżyliśmy, jak dzieci naszej córki, nasze wnuki bardzo pamiętają o tej osobie i jak bardzo pamiętają o tym, ile ich jest. Wprawdzie dostała imię Magdusia, wprawdzie Magdusia umarła w brzuchu mamy przed narodzeniem, ale nas jest czworo. To jest tak diametralna i jakościowa zmiana życia w rodzinie i traktowania życia, szacunku wzajemnie dla siebie, że no, trudno mi jest tak mówić osobiście, ale nie miałabym siły, już jestem w wieku emerytalnym, powinnam dawno odpoczywać. Ale właśnie dlatego, że sama jestem osobą, która przeszła tę drogę i doświadczyła, jak głęboko ta prawda o przeszłości uwalnia, jak jest to, jak to konstruktywna propozycja tej właśnie terapii. Ja przeszłam szkolenie, które tak wiele uwolniło i że dzięki temu dostałam tak wspaniałe narzędzie do pracy, żeby ludziom służyć, żeby mogli zdrowieć, żeby mogli zwracać się ku sobie i żeby mogli po prostu czuć się szczęśliwi. A dla mnie te telefony ludzi, którzy po latach się odzywają, bo są w związkach małżeńskich, bo są w kolejnej ciąży i właśnie nawet to, że w ich rodzinie jeszcze powoli idą zmiany, to co mówiłam, chciałam, żeby pani się najpierw ucieszyła, bo nie byłam pewna, czy moja mama będzie gotowa się ucieszyć. A ja bardzo chciałabym, żeby chociaż taka duchowa mama z radością przyjęła nasze dziecko, bo chcemy dla niego wszystkiego, co najlepsze. I to jest coś, co naprawdę diametralnie zmieniło moją rodzinę i zmienia te rodziny, z którymi przyszło mi pracować. I tym się chciałam z Państwem podzielić. There is a comment here about the fact that this was a pre-existing condition with a woman. I would like to say as a woman who's had an abortion that I find very offensive, hurtful, discriminatory and hateful to say that we women have no effects afterwards. It makes it very difficult for us to process the information, which I'm sure Dr. here has explained. I also heard something about the fact that the studies say that it's only afterwards. I would like to cite to you a piece of information from various studies. Był tutaj komentarz, który wydaje mi się bardzo niesłuszny i niesprawiedliwy, że kobiety